No i jesteśmy już w trzecim odcineczku z Son of the Forest. Położyliśmy nóżkę. Zobaczmy, jak w tym trzecim odcineczku nam pójdzie. Położyliśmy nóżkę, zobaczymy, czy da się ją zjeść i czy coś nam się nic nie stanie. A, nic się nie stało. Normalnie zjedliśmy tą nogę. Teraz zobaczymy, czy tutaj się odnowiły liny. Ponieważ liny są mocno potrzebne do pancerza. Zobaczymy również, co tutaj pływa, albo umyjemy się na przykład. Bo widzę, że nie trzeba się myć, ale możemy. No nic tu nie widać w tej wodzie, tam było jednak w jedynce lepiej było. Tu jakieś kamienie. Tu też. Kamienie. A ostrygi są, tak? Nie mogę więcej ostryg. A co, moje się nie popsuły? Przypadkiem? Nie. Dobra. Idziemy zobaczyć, czy liny się poodnawiały. Czy to tylko podejdzie się odnawiają. Tam coś leży. Trzeba tam pójść sprawdzić. Coś tam jest. Uja. Nic się nie odnowiło. To tylko podejdzie się odnawia jednak. Jednak tylko podejdzie. No i trzeba zwiedzać dalej w takim wypadku. Czemu te ryby tutaj poddychały? Czemu tego nie można rozwalić? Czemu ta kobieta tutaj jest? No jest trochę niewiadomych. Idziemy się napić wody. Zobaczyć, co możemy zrobić. Żeby w tym domu spać. Tutaj jest na pewno farbą. Ktoś się malował, żeby wejść. Do tej jaskini. Tutaj nie byliśmy, więc zobaczmy, co tu się dzieje. Ciekawe, dlaczego mam tak mało wytrzymałości, tylko do połowy. Tutaj nie ma nic. Tą wodę można już pić? Nie. Ale to już będzie można pić, na pewno. O, tu też ktoś farbą się malował. Czy jeszcze nie? Jeszcze nie można pić jej? Chyba odtąd. Coś mi się wydaje od tych kamieni. Tak? Tak. Znowu mi się chce spać, a dopiero co się... położyłem. Dobra, widzę, że woda też mi dała coś. Teraz zjem te wszystkie ostrygi. Co mam? One też mi dadzą chyba trochę wytrzymałości, ale strasznie mało ostrygi dają. To bardziej jakieś takie doraźne jedzenie. Strasznie mało. Chodź, Kevin, zobaczymy, co tu się dzieje. Byczku. Byczku, tutaj mamy kolejne farby, ktoś się malował. Dawaj mi to wiadro, mi się by przydało takie wiadro. Widzę, że wody już nie będzie trzeba tutaj gotować. W tej gierce. W tej części. Rekiny znowu są. Na plaży, z tego co widzę. Dobra.
Plaże to są ogromne, nie to co w pierwszej części. Tu jest ta plaża, to nie wiem, tutaj można zrobić na tej plaży. Ogromną bazę na tej plaży można zrobić. Tutaj zobaczmy co jest. Nie ma nic. Ale tutaj coś widziałem z drugiej strony, idźmy tutaj. O, zwiedzanie będzie, tam chyba coś widzę, jakąś jaskinię, zaraz ją dojrzymy. Dokładnie. No są rekiny, tak jak w jedynce. Ale jaja. Ale nie da się im głowy odrąbać. A to nie są rekiny, to są orki. Tak? Wygląda jak orka. Tutaj ma takie białe. Tu też. Czyli zamiast rekinów zrobili orki. No dobra. Ostryk nie ma, jednak nie wszędzie one są. Mapa jest przeogromna. O, jagódki. Dawaj mi je. Trzeba coś zrobić, żeby w tamtym domu można było spać. Nie wiem co, ale coś trzeba zrobić. Jeżyny. I będzie pokazywało, czy coś można na czerwono zjeść, czy nie. To w sumie spoko. Ale widzę, że spanie mam. Jeden dzień w plecy chyba. I jednak nie da się ominąć tego dnia w plecy. Bez sensu to jeść w ogóle, bo to tylko czasu szkoda na to. Nic nie przybywa. Znikoma ilość. Chodź, poszukamy jaskini, mistrzu. Może tu coś będzie? Odczuwasz zmęczenie. No tak, trzeba się wyspać. Tu nic nie ma. Pójdziemy się wyspać. Zrobimy sobie plandekę. Dawaj te liście. W krzakach jak się jest, to nic nie widać. Normalnie przejebane. Słyszałem jakiś taki dźwięk jakby... Jakby kanibal, ale nie, to nie kanibal. Jest moja chata, widzę ją. Więc zasięg widzenia jest ogromny. Można na pewno też dłużej biegać niż w jedynce. To nie jest rzeka jeszcze. Jest już. Napijemy się. Do pełna. I biegniemy do Hawiry. Musimy to zrobić, żeby dało się spać przy tej wodzie. O, jest ta kobitka. Ciekawe, czemu ona mnie śledzi cały czas. Czemu mnie śledzisz? Czy ty chcesz, żebym ja za tobą pobiegł? Czy ja mam coś ci dać? Ale co ja mogę ci dać? Z czym ja mogę do ciebie wyskoczyć? O, mam jakieś płatki śniadaniowe. Nie wiem, z czym ja mam. Z narzędziem do reperowania? Ona chce, żeby za nią biec. Jestem tego pewny. Że o to tutaj się wszystko rozchodzi. Żeby biec za nią. Ale ja muszę się przespać, dziewczyno. Na pewno nie chcę, żeby jej atakować. O, nie mogę więcej jagód.
Kewiniasty, kewiniasty. O, zajebiście, że da się wspinać. Teraz co tutaj zrobić, żeby dało się w nim spać? Niech mi ktoś powie. Pewno można zrobić okno, już to widzę. A zrobimy sobie okno, czemu nie? O. Zawsze będzie coś widać, może będzie można z łuku strzelić. Siema. Co ty tu robisz? O kurwa, chyba sobie zepsułem. No dawaj, zrobimy sobie takie małe okienka. Zawsze będzie można coś popodglądać. Czy nikt nie idzie, czy coś? Teraz tylko jedno najważniejsze. Jak ja mam tutaj zrobić coś, żeby się dało zapisać? Łóżko z patyków, tak? Potrzebujemy po prostu. Gdzie je zrobić? Tutaj? Nie, tutaj zrobimy. Chatka jest naprawdę malutka. O, zbudowałem. Zajebiście, czyli tylko to trzeba było zrobić. Zapisujemy grę. I spróbujemy pójść spać, bo nam się strasznie chce spać. I zobaczymy, czy obudzimy się w nocy. Tak, obudziliśmy się w nocy. Ja nie chcę w nocy grać, więc jeszcze idę raz spać. No i dobra, i obudziliśmy się w dzień. To mi się podoba, że możemy spać, kiedy chcemy, nie? To mi się na pewno podoba. Czy tutaj są moje kości? Są. Trzeba teraz zbudować coś na te kości, bo tu były, widziałem pojemniki. Pojemniki na kości były. Mała chata z bali, nie. Platforma, nie. To nie. Magazyn patyków i magazyn. Dawaj, robimy to. Magazyn mamy patyków już. Mamy magazyn kamieni. I zrobimy sobie jeszcze magazyn kości, ja bym chciał. Ścieżka obramowa, ścieżka donica na stojaku. No dawaj, zrobimy sobie to donicę, zobaczymy co z niej będzie. Dokończ tę budowlę. Ukończ konstrukcję. Patyki mi się wydaje, że on będzie szybko zbierał. O Jezu, znowu zepsułem. Nieważne. Dawaj tego patyka. No dobra, ukończymy najpierw to na przykład. Później. Dobra, jeszcze chcę tutaj coś zbudować. To nie tak szybko. Pułapka na małe zwierzęta, wieciąż. To nie wiem, co to znaczy wieciąż. Szczerze. Nie ma czegoś takiego jak na kości. To nie rozumiem. Drewniana rampa. To plus to plus to. Namiot. To plus patyk plus to. Małe ognisko. To plus to plus to. Konstrukcja z patyków. To plus to. Podstawowa podłoga. Schody. No nic, nieważne. Nie umiem tym budować. Nie da się na kości. W jedynce było na kości, a tutaj nie ma na kości. Nie mam liny, nie mam jak pancerza sobie zrobić. Jestem strasznie głodny. Czekaj, zjedz te jagody. Chłopie. W takim wypadku. O, aż 16 mam, nie da się wszystkich na raz zjeść. Nie. Bez sensu. W
ale zawsze coś. Zaraz trzeba jakiegoś mięsa znaleźć. Dajcie mi mięso. Trzeba coś upolować, tu ja widzę nie będzie wcale tak łatwo to mięso. O kurwa mać, już kolejny. Trzeba zapisać grę. Zapiszemy grę i walimy się z nim na ostro. Siema! Będę jadł twoją nogę, wiesz? O ty chuju. Trafiłeś. Co to jest? Skórzana saszeta. Noga. Oni nie chodzą sami. Zaraz się tutaj kolejny pojawi, coś mi się wydaje. Zapalniczkę mam nie na gaz, chyba. Pomyśleli o tym. Czekajcie, bo ja się muszę najeść, a wy już mnie tutaj znowu atakujecie. Patrz, ten jest ubrany w ogóle. Kurwa, ale atak. No dobra, 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 dawaj, kurwa, co ty myślisz, że ja się ciebie boję? A tą nogą się w ogóle nie najadłem. Pa, Kevina mi pokonali. O ty chamie zasrany. Nie macie gościu. Teraz ciebie nie będzie. Nie wkurwiłeś. Ej, on się nawet umie bronić. W miarę wygląda jak człowiek. No ten. Jak ja mu tą głowę ściąłem? A no... Kurwa mać! Ale się przestraszyłem, no ja pierdolę. Ale szybko ich pozabijałem. Nie ma co gadać, szybko. Bo umierali. A gdzie Kevin? Patyków chyba zbiera. No dawaj ostatni mordy, ty chamie. Gdzie ty jesteś? Najgorsze, że nie mam jedzenia. No, moim zdaniem jest teraz dużo ciężej jedzenia. Zbroja liściowa mogę zrobić sobie. Gdzie ten jeden, co mnie atakował? Nie ma go. Dobra, ja Kevina zostawiam. Kevin niech sobie tutaj zbiera. O, w wodzie ktoś tutaj jest. Ale gdzie to nie wiem. Napij się. Halo. Potrzebuję snu, potrzebuję jedzenia. Już potrzebuję snu? A czemu tak szybko? Przecież spałem dopiero co dwa dni. Dobra, Kevin, ty tam sobie rób co chcesz. A ja idę szukać jakiegoś żarcia. O. A co ty tu robisz? Walniesz go, czy nie walniesz? Czy on mnie wali, czy ja jego? Już sam nie wiem.
Czego ucieka, jebany? Jak już cię znalazłem, gościu, to ja cię zjem chyba. Ale ja nie mam co jeść. Spierdala jak nie wiem co. No ty chuju. Normalnie mi ucieka. I w krzaki, w krzakach. Krzaka, gdy się z tobą nie będę bił. Ni chuja. O. Cześć. Czy my się dogadamy? Nie. Jeszcze chyba nie pora. No co mogę zrobić? Trzeba iść i szukać jedzenia. Najlepsze by było znaleźć żółwia. Jak najszybciej muszę znaleźć żółwia. Bo inaczej będzie lipa. Mam nogę? Nie mam nogi, ale głowę miałem. I co z nią można zrobić? Raw głowa. Można chodzić z nią, tak? Może oni wtedy uciekają? Zaraz zobaczymy. Ten to nie wiem co robi, ten cały Kevin. Jak mi się wydaje, że oni będą uciekać, jak zobaczą, że ja... że ja mam głowę. Ale na razie nie ma głowy, więc... nie ma nikogo, więc... trzeba tę jaskinię będzie zbadać zaraz. Tylko przydałby się armor, liny i armor. Tutaj chyba żółwie będą, bo tutaj jest mój początek gry i oni wiedzieli, żeby mi dać jak najwięcej rzeczy z tym miejscem. Ale nie ma. Taka chociaż. Cokolwiek. Jest. Musimy się najeść i musimy się wyspać. Jest na pewno 100 razy trudniej o jedzenie. I o wszystko. Gdzie mój Kevin w ogóle się podział? On mnie znajdzie, czy on mnie nie znajdzie? Ciekaw jestem. Dobra, coś tam zjedliśmy. Nie za dużo, ale zjedliśmy. Dobra, pióra mamy i to widzę, że jak walniesz kilka razy, to te pióra cały czas wyskakują. Wcześniej tego nie wiedziałem. Jemy jeszcze jeden kawałek. Ale w nieskończoność nie wylatują. Jemy jeszcze jeden kawałek mięska. Niech się chwilę przysmaży. Chodź tu, Kevin. Niech się chwilkę przysmaży. Dosłownie. Zobaczymy, czy więcej życia wtedy da. Dawaj go. Dalej jesteśmy. O, ty to widzę w ogóle mocno oberwałeś. Cały w krwi jesteś, chłopie. Z tych ptaków to się za dużo nie najesz. Chyba przynajmniej dwa ptaki dorwać.
Dawaj mi to jedz. No, stryga coś tam daje. Tego jedzenia. Nie najgorzej jest. Trzeba się najeść i wyspać. Dobra, są ptaszki. Dobra, jest jeszcze więcej piórek. Jest jedzonko. Kładziemy tutaj jeszcze to mięsko. Niech się przypiecze. Wywalniemy ptaszka za ten czas. Gdzie te pióra lecą aż tak daleko? Wow, ale poleciały. Ptaszka jednego machniemy. Żeby było na rano. Zjemy te dwa kawałeczki. Proszę bardzo. Jak? Jeden. Tak więcej dają. Czyli trzeba po prostu poczekać, aż on będzie zrobiony. I wtedy dużo więcej daje. A my musimy iść spać. Kurwa, co ja zrobiłem? My musimy tak zapisać i spać. Ciekawe, ile będziemy mieli życia. Oj, nie życia, tylko snu. Full. Woda. Jedzenie, gdzie jest ognisko? Aha, ognisko się spaliło. Czyli nie ma już wiecznego ogniska, tak jak tam. To w takim wypadku my potrzebujemy ptaszka dorwać. Szczerze to nie wiem, skąd ja będę brał jedzenie, bo jest strasznie ciężko jedzenie. Jest naprawdę strasznie ciężko jedzenie. Muszę się gdzieś nauczyć. Aha, czyli zostaje, dopóki coś mogę z niego wyrwać, to coś zostaje. Muszę się gdzieś nauczyć, chodź za mną. Tam mamy ognisko z drugiej strony. Więc idziemy po to ognisko, zrobimy sobie jeść, napijemy się wody. Dokończymy te budowle i trzeba to w jaskinie będzie, ale to już w następnym odcinku to w jaskinie. Na razie pójdziemy po te kajaki, tam co wiedziałem, że one są. Pójdziemy tam do tych kajaków, albo za tą typeską pobiegniemy. Też by było dobre chyba. Też nie wiem, czy ona tak tylko chodzi obok nas, czy ona będzie chciała coś od nas. Czy ta typeska, co tutaj chodzi, ten mutant z trzema nogami, trzema rękami. Żółwie nie wychodzą już tak często. Bo pożywienie będzie naprawdę trudno, ja już to widzę. Teraz to jest naprawdę survival. Bo wcześniej ten deforest nie był taki trudny, ale teraz to jest naprawdę survival. A tutaj mi nie pokazuje, że mam dom. Tam mi pokazuje, że mam dom, a tutaj mi nie pokazuje, że mam dom. Dziwne. O? Prawda dziwne. Ja zrobię tutaj jeszcze jedno ognisko po prostu. B. Jak to się robiło, to ognisko? Tutaj, tak? Nie. Nie jest to ognisko.
Aha, tutaj się już nie buduje ognisko, tak? Zmień tryb. Schody, nie, ognisko. Małe ognisko. Wzmocniony ogień. Patyk plus kamień. Najpierw kamienie, później do tego trzeba dać ten. Patyki, ale pojebane. Czyli żeby zrobić ognisko, to ja muszę... A weź ty zrób ognisko. Wybuduj ognisko. A ja się wody napiję za ten czas. Halo, woda. Kurwa, dalej jest ten sam błąd w tej gierce, z tego co widzę, czy nie? Nie zawsze da się pić. Dobra. Wybudował ognisko, teraz zjemy coś. Raz, dwa. A jak tu teraz dodać ten kamień właśnie? Ja bym chciał się dowiedzieć. Aha. I co, już? Teraz zobaczymy jeszcze raz. Wzmocnij ogień. Patyk plus to, plus to, 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 to i to. Dobra, no dobra. Konstrukcje z patyków. Konstrukcje wzmocnione. Płot. Podstawowa podłoga. Aha, czyli to jest samouczek. To jest samouczek, no dobra. A my bierzemy topór w rękę i jemy to mięso. Prawie na full dał. Aha, spalone, spalone trochę zjadłem. No? Tego się nie spodziewałem. Się spalone zje, to wodę. Woda ucieka. Zbieramy kamyczki. O, tutaj można coś posadzić. Nasiona jagody, nasiona jeżyny. Tylko jedną rzecz mogę tu posadzić. To nie za dużo. Nie właź tu, gdzie ty włazisz? Kocur. Dobra. Trzeba iść coś zwiedzać. Dawaj kawieniasty, idziemy stąd. Chyba, że chcesz zostać. Uciekaj. Zdobądź. Patyki, kamienie, ryby, jagody. Ty, ryby zdobądź. O kurwa mać. Ja idę zobaczyć, jak on będzie te ryby zdobywał tak naprawdę, bo... Szczerze to nie wiem, jak to zrobić. Ten korpus też się da zdobywać? Tak. Coś wziąłem, ale co to nie wiem. Kurwa mać, kocurek, nie właśnie. Co ty robisz? Zdobyłeś te ryby? Zdobądź ryby i upuść tutaj. Ta mi coś chce powiedzieć. Po co ona tu przyłazi do mnie?
Dobra, lecimy za nią. W takim wypadku. Nie wiem po co, ale lecę za nią. Gry nie zapisałem. Uj, tam dużo nie ominęło mnie chyba. Niedawno zapisywałem. Kurwa, jak ona szybko biegnie. A nie chcę cię zaatakować. Wydaje mi się, że to chyba chodzi o to, że mam za nią biec i ona mnie gdzieś zaprowadzi. A co jakbym jej zajebał? Ty robisz? Nie wiem jak ją przekupić, żeby ona ze mną była, bo podobno może być ze mną. Ale jak na razie to tyle co ja widzę, to że ona spierdala w kółko. Więc chyba nic z tego nie będzie. Tam ktoś jest jeszcze. Kogoś widziałem. Oprócz niej. Jest, to mój Kevin. Jak ty te ryby tutaj znajdziesz? Ja tutaj kurwa nie widzę żadnej ryby. Ale Kevin coś ma. Normalnie rybę znalazł. Rękami złapał. Kurwa, porządna ryba. No dobra. Czyli pożywienie można Kevina prosić. Ale nie trzeba tak szukać. No to może nie będzie tak trudno. Gdzie ona uciekła? Nie atakują mnie coś? Kanibale. O, piję wodę. A ja bym na przykład niech... Co bym jej dać mógł? Albo coś, nie wiem. Czym do niej podejść, żeby ona się nie złościła. A to co to jest? Plandeka, skorupa. Nie wiem. A spierdalaj to porządnie. Skorupa, nóż też mogę wziąć w rękę? Mogę. Nóż mogę wziąć. Mam jakieś czaszki. Tutaj mam granaty, strzały. Tutaj mam jakąś ostrygę. A ta właśnie, co to jest? Skórzana saszeta. Otwórz. Aha. W skórzanej saszecie znalazłem coś. Karma dla kotów. Czyli ta typeska nic się nie da z nią zrobić. Ona sobie po prostu chodzi, siedzi, chuj wie co.
bawi się tutaj, kurwa. Normalnie. Ale widzi mnie nawet, jak się ukrywam. A spróbuję ją zaatakować. Kim ty, kurwa, jesteś? Ups. Czyli jednak da się ją pokonać, tak? To trochę szkoda, bo nie chciałem tego robić. Nic się nie daje odrąbać. Może ona jeszcze wstanie? Chyba nie. No nic, to w takim wypadku muszę wszczytać grę. Bo ja nie chciałem tego zrobić. Żeby ona umarła. I chciałem zobaczyć, co się stanie. Czyli można ją po prostu sobie dojechać. Ale ja nie chcę, ja chcę się z nią zaprzyjaźnić. To na pewno. Na pewno będę wolał się z nią zaprzyjaźnić. Kevin rybę ma, tak? A jak? Dzięki, wariacie. Dobra, to musimy teraz wczytać grę. Czy to nie da się tak czytać? Nowy zapis, to nie. Wstecz. Jak wczytać grę? Nie wiem, jak wczytać grę. Wyjść chyba trzeba. Dobra. Raz, ciach i pach. Czyli ona sobie biega w kółko i chyba aż się oswoi, to dopiero wtedy, jak ona się oswoi, to dopiero ona się do nas przyłączy, no bo innej opcji nie widzę. Na pewno nie będę chciał jej dojeżdżać. No nic, tym miłym akcentem to ja po prostu zakończę na dzisiaj tą przygodę z Son of the Forest. Tak będzie najlepiej. Zaczniemy od nowa. O, jak się wczytuje grę, to jest wszystko. Nie wiem, czy to tak powinno być, czy coś im się pomyliło. Jak się wczytuje grę, to jest normalnie wszystko. To już wszystko mam. Proszę bardzo, wszystko mam. Saszetę mogę sobie otworzyć. O, teraz co innego wypadło mi z tej samej saszety. Monety, drut i pieniądze. I znowu będę miał pełno rzeczy. Ale jaja. Wystarczy wczytywać grę i masz ciągle pełno rzeczy. Chyba jakiś błąd. Bo jeżeli tak ma wyglądać survival, to będzie bardzo łatwo. Wystarczy sobie wczytywać ciągle grę i chuj. Nie po problemie. Po co szukać jedzenia, szukać rzeczy, jak wystarczy wczytać grę i przyjść tutaj. Chuj, to wszystko. Leków już nie mogę zabrać, już mam pełno. Ciekawe, czy te liny tutaj będą, bo liny mi są potrzebne do pancerza. To żeby zrobić pancerz, to prawdopodobnie mięso mam, mam. Żeby zrobić pancerz. Żeby zrobić pancerz, to będę sobie wczytywał grę. Nie będę cały czas chodził w pancerzu na full.
Gdzieś tutaj były te liny. Nie, tutaj gdzieś były. Gdzie one są? Tutaj? Są, ale jaja, czyli to będzie strasznie łatwa gierka. Jak już wiem, że takie coś można zrobić, że za każdym razem ta lina się tutaj będzie pojawiać, ja będę miał cały czas full armor. Będę wczytywał grę, zapisywał i cały czas full armor będę miał. Kości mam od zajebania, tylko 4 kości trzeba na pancerz. A wszystko się tutaj respi, więc zrobimy sobie już w następnym odcinku. Zrobimy sobie pancerz na full. I będzie zajebiście. Teraz idziemy spać. Raz, drugi raz. Zapiszemy tą grę. Ciach. Bo mamy pełno lin, pełno wszystkiego. A jutro jak wczytam, to będę miał znowu pełno. I to jest życie. I to jest życie. Na razie, mordeczki. Dzięki za oglądanie. I wszystkiego dobrego, jak zwykle. Yo.